Z obecności burmistrza Włodzimierza Śniecikowskiego na sesji Rady Miasta skorzystali redaktorzy TVN24 i lokalnych mediów. Redaktorowi Rafałowi Stangreciakowi udało się wreszcie zadać kilka pytań w czasie przerwy w obradach. Pytania dotyczyły zdarzenia na obwodnicy Gostynina, innego zdarzenia sprzed 12 lat, Term Gostynińskich i zamiany działek należących do żony burmistrza. Sytuacja identyczna, tylko święta inne, bo wielkanocne. Proszę pana, jeszcze raz oświadczam, że ja samochodem Passat jechałem, tylko nie prowadziłem. I nie mam nic więcej do dodania. Sprawa jest wyjaśniana przez odpowiednie organy. Panie burmistrzu, a pamięta pan sytuację na przejeździe kolejowym? Proszę pana, nie wiem, o czym pan mówi naprawdę. Dobrze, panie burmistrzu, to może porozmawiajmy o przyjemniejszych sprawach. Ale dziękuję. Panie burmistrzu, może o termach. Może proszę, o termach. Proszę mnie... Jak wygląda sytuacja teraz? Nie napastować, ja tu pracuję. Nie napastuję, ja też pracuję, obaj jesteśmy w pracy. Co w termach? W termach dobrze się ma. Tak pan odpowie. Dlaczego Polakwa zrezygnowała z... Polakwa zrezygnowała? Proszę pana, absolutnie, to jest postępowanie trochę odmienne. Trwają negocjacje. W negocjacjach to, co zaproponowali, nie było możliwe do spełnienia. Miasto nie ma 50 milionów złotych do tego, żeby na wstępie wyłożyć. Było kolejne rozstrzygnięcie, to znaczy kolejne postępowanie ogłoszone zgodnie z procedurą, zgodnie z przepisami prawa i kolejny nabór przetarg. A kiedy jest szansa, żeby w ogóle budowa ruszyła? Ta szansa jest i teraz. Natomiast ponieważ wystąpiliśmy z wnioskiem o środki unijne na ten pomysł, na ten projekt i nasz wniosek został kilka lat temu, 3 lata temu wpisany na listę programów, projektów kluczowych, w związku z tym został zakwalifikowany jako ważny dla subregionu, dla województwa mazowieckiego. Więc trwają procedury. Na dzisiaj pewnie pan redaktor wie, że wniosek co do formalnego zakwalifikowania został zakwalifikowany. Jakieś jeszcze trwają merytoryczne. Trudno jest z tego zrezygnować teraz, kiedy no jest nadzieja na to, że ta dotacja będzie. Jeżeli jej nie będzie, też będziemy budować. Proszę pamiętać, że została udzielona koncesja i zgodnie z tą koncesją zostanie zbudowane. A proszę powiedzieć, czy to natomiast tylko... te środki są tylko środkami pomocowymi, co by łączyło się z częścią potem tak zwaną publiczną, ogólnodostępną, która miałaby niższe ceny w przyszłości korzystania z tego obiektu Term Gostynińskich, jeżeli będzie ta dotacja. Jeżeli nie, to będą zwykłe komercyjne ceny, jak w całej Europie, bo chodzi o to, że dotacja tak naprawdę ona jest po to, żeby nasz obiekt był konkurencyjny w stosunku do innych podobnych obiektów w Europie. Panie burmistrzu, czy to zbieg okoliczności, że termy mają powstać na terenach należących, no już nie należących, bo zamienionych do pana małżonka? To jest nieprawda. To jest absolutnie nieprawda. To skąd się pojawiają takie plotki? Według naszych informacji. Ja tego nie wiem, wie pan. Na działkę w centrum miasta. Proszę pana, ja nic nie zamieniałem. Natomiast działkę, którą moja żona zamieniała, na niej stoi obwodnica. Ta ma obwodnica, o której tutaj dzisiaj. A do kogo należą ziemie te, gdzie mają stanąć termy? Do miasta. Do miasta. Nie ma moich gruntów, gdzie mają stanąć termy. Mhm. Proszę pana, to jest plotka, którą ja słyszę i ciągle dementuję. Tak? Natomiast jeśli chodzi o obwodnicę, to pan przyznaje, że w miejscu, w którym stoi obwodnica, tam ziemia... Jeśli chodzi o małą obwodnicę, w części moja działka wchodzi w małą obwodnicę, ale przecież to jest droga konieczna, droga, o którą od wielu, wielu, wielu lat, nie wiem, może od 30 czy więcej, miasto zabiegało. I to miejsce było wyznaczone na małą obwodnicę od początku, część gruntów. Czyli było... pod obwodnicę doszło do zamiany? Czy to jest moja wina? Nie, że jakiś skrawek ziemi, wie pan, ja naprawdę... źródła, bo źródło jest mówimy o drodze, nie mówmy o termach, bo tu żadne termy, żadnego tam gruntu nie było zamieniane. Powiem panu więcej. A czy te grunty należą grunty do mogły być wykupione od mojej żony, proszę pana. Grunty mogły być wykupione od mojej żony, jednak z uwagi na to, że ja jestem burmistrzem, ja prosiłem żonę, żeby nie były wykupowane. Że jeżeli to proszę je zamienić, a nie brać... No zamiana była bardzo atrakcyjna, bo w centrum miasta. Proszę pana, no tak, ale ile za ile, tak? Mhm. Jeżeli było 2000 gruntów, a zamienione na 500 metrów. No w ogóle o czym mówimy?
I przecież rzeczoznawcy majątkowi te sprawy wyliczali. Ja się w ogóle... Teraz ma pan działkę proszę pana, dróg z tej, proszę pana, w centrum miasta? Działkę to, że ja mam, bo ja już miałem wcześniej tam działkę, gdzie zostały grunty dodzielone i zamienione na te grunty, o których pan mówi. Ale ta działka, chyba to którą jest pan... logiczne, że można sobie powiększyć działkę, a nie sprzedawać, bo wtedy byłyby pretensje. Ma ta działka, którą, na którą pan zamienił? Ja nie wiem, ja nie pamiętam w tej chwili, nie, no, pan o co mnie pan pyta, proszę pana. Pan zna dokładnie swój proszę pana, procedura była prowadzona, z której ja się zupełnie wyłączyłem. Proszę nie mnie pytać, tylko tych w urzędzie, którzy prowadzili procedurę, ja się wyłączyłem notariatem. Ale to nie wie pan, ile metrów kwadratowych... Żony niech pan pyta. No ale nie ja żona nie jest osobą publiczną. Proszę pana, nie zaskoczy mnie pan tym. To jest sprawa, która naprawdę nie ulega żadnej wątpliwości. Sprawa, która jest naturalną i zupełnie bez żadnych domysłów. Naprawdę. Dobrze, na zakończenie jeszcze tylko jedno pytanie. Mam takie wrażenie... długo jestem, wie pan, burmistrzem, tak, żebym coś takiego zrobił, to po pierwsze i nigdy bym tego nie zrobił. To nie leży w moim charakterze. Co pan sugeruje? Panie burmistrzu, nie sugeruję, pytam. No, taki to jest sugestia. Panie burmistrzu, jedna podstawowa sprawa. Mam takie wrażenie, że wymiar sprawiedliwości trochę się na pana uwziął, bo i wtedy 12 lat temu postawiono panu zarzuty, no wtedy to nie było przestępstwem, to było wykroczenie. I teraz okazuje się, że no, też ktoś widział pana za kierownicą. Widzieli strażacy i policjanci. To taki zbieg okoliczności, no ciężko w to uwierzyć. Proszę pana, ja nie wiem i nie będę się wypowiadał na temat wymiaru sprawiedliwości. Ja nie mam nic do wymiaru sprawiedliwości. Ale to jak, to się dzieje, że 12 lat temu ktoś pana widział za kierownicą, ale i teraz wie pan, też. No to każdy może przyjść z ulicy i mówić i pytać. No ale każdy policjanci i strażacy to nie są nie, osoby nie, naprawdę, już dziękuję naprawdę za rozmowę. Jeżeli, nie wiem, chce pan więcej wiedzieć, to proszę do mojego pełnomocnika udzielę albo nie udzieli informacji. Nie wiem, naprawdę, dziękuję bardzo. Ale dlaczego pan nie chce się wypowiadać w tej sprawie? No pan jest głową miasta. Proszę pana, już się wypowiedziałem, myślę, wystarczająco. Naprawdę. Pan ma w ogóle coś do powiedzenia mieszkańcom? W sprawie 23 grudnia. Jest sprawa wyjaśniana i jak zostanie wyjaśniona, na pewno mieszkańcom może coś powiem. Jestem wybierany, czy do tej pory wybierany przez mieszkańców. Myślę, że jeśli chodzi o mieszkańców, to ja ciągle zresztą na okrągło z nimi rozmawiam. Dlaczego przez dwa, prawie trzy tygodnie sekretarki nawet nie wiedziały, że pan jest na zwolnieniu? Dopiero to, że jest pan na zwolnieniu, wyszło pod koniec miesiąca. Nie wiem tego, czy wiedziały, czy nie. No mówiły, że nie, bo rozmawialiśmy. Proszę pana, ja od wielu lat się leczę. Jestem po anglioplastyce, nie wiem, czy pan wie, co to jest. Pewnie pan wie, że to jest stentowanie tętnic, że ja mam prawo, wie pan, jeżeli są bardzo emocjonujące jakieś, nie wiem, zdarzenia czy inne, naprawdę można się źle poczuć. No myślę, że wielu by się w tym momencie źle poczuło, a tym bardziej powiedzmy z tym, co jest tym schorzeniem. A jak pan się czuje w obecnej sytuacji w ogóle? Proszę pana, przyjemne to przecież wszystko nie jest.